Hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony. Dzisiaj otworzę sobie przesyłkę niespodziankę od Diego Lopeza. Muszę to tak zakryć, bo jest jego adres. Od razu mówię, że Diego Lopez jest to użytkownik z YouTube'a. Pod tym filmem wstawię wam link do jego kanału, żebyście sobie zobaczyli, że to nie jest jakiś blef. Bo kiedyś dostałem od niego przesyłkę i dostałem bardzo dużo hejtów, że przecież Diego Lopez nie mówi po polsku, że jak to jest możliwe, że on mi wysłał. Że on nie mówi, no nie wiem, no, że sam sobie ją wysłałem, więc dlatego od razu mówię, że jest to YouTuber. Po prostu tak się koleś nazwał. Ja Diego znam już bardzo długo. Robiliśmy też kiedyś wymiany. Pod tym filmem też wstawię wam mój pierwszy filmik od jego przesyłki. I sobie po prostu ci, co nie widzieli, zobaczą, jak zostałem tam zhejtowany. No i co, jest to niespodzianka, nie mam pojęcia co to jest. Dostałem ją dosyć dawno, ale nie miałem kiedy ją otworzyć, więc zrobię to teraz. Muszę trochę schować, bo tu jest jego adres, więc sobie muszę przeciąć tutaj kopertę. Nie mam pojęcia, odezwij się Diego do mnie, bo napisałem do ciebie na Facebooku, a się nie odezwałeś. Dobra, może zrobimy tak, żeby nie było, że znowu sobie coś tam powsadzałem. Rozciąłem kopertę. Muszę uważać. Lewandowski się wysypał. No i to jest wszystko. Naprawdę nie mam zielonego ani bladego pojęcia, co tam jest. No, mamy tutaj Lewandowskiego jeszcze w Borussii Dortmund. No i dobra, zobaczymy, coś ty mi tam jego wysłał. Oho, już widzę karteczki. Sorry, jakiś kurde katarek. Mnie trochę męczy. Tu jakaś jest piątka. Tu chyba jest... Aha, najpierw list. I tutaj mam jedynka. Aha, bo to się chyba posklejało. Dobra, żeby wam się fajnie oglądało, niech sobie tutaj będzie lewy. Czekajcie, może go jakoś tak położymy. Dobra, zaraz przeczytam list. Czekajcie, bo to jest chyba jakoś ponumerowane, tylko że to jest chyba sklejone. Jest sklejone, muszę to jakoś przeciąć. Mam nadzieję, że nie uszkodzę kart. Dobra. Ok, czyli to jest jedynka. To jest dwójka. Dobra, zrobimy to tak. Jeden, dwa. Sorry, trzy. I tu chyba będzie cztery, pięć. O. O Boże, tego jest więcej. Tu jest piątka, siódemka, ósemka, tu jest sześć. Aha, czyli tu gdzieś będzie chyba cztery jeszcze. No, Diego, nie spodziewałem się tego, nie mam pojęcia. Może zaraz zobaczymy w liście, może coś będzie napisane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Najpierw list, sprawdzę, czy mogę go w ogóle przeczytać. Okej, dobra, chyba mogę to przeczytać. Siema, wiem, że się nie umawialiśmy na tą przesyłkę, ale jak wiesz, w sobotę 6 grudnia są Mikołajki, więc postanowiłem ci wysłać mały prezencik. PS, mam nadzieję, że karty, które ci wysłałem, spodobają się. Pozdrawiam, Diego Lopez. No, dziękuję ci, Diego. Wysłałeś mi Mikołajka. No, dzisiaj jest już 10. Trochę późno ją otworzyłem, sorki. Bardzo, bardzo ci dziękuję, więc no to co? Zaczynamy. Jedyneczka. Oj, będzie problem, muszę je rozcinać. Więc pewnie filmik będzie trochę dłuższy. Czekajcie, troszeczkę się pomotam. Mam nadzieję, że mi baterii starczy. Robię to delikatnie, żeby nie przeciąć kart. Dobra. Sorry. Jedyneczka. Mamy tu Star Player, jak już widzicie, Van Persie. Nie mam go, a zbieram tą edycję. O, tu jakaś karta odwrócona. Tutaj mamy zawodnika z ligi. Aha. Sorry. Jestem dzisiaj niekumaty. Z ligi niemieckiej, z Bundesligi, sorry, tutaj jest też coś odwrócone. O, tutaj mamy Stopsa, koszykówka,
damy sobie ją tutaj. To są jakieś dwie karty odwrócone. Ho, jest tutaj Galatasaray Herbig i England Star Jagielka. Super, dziękuję Ci bardzo. No, tutaj jedziemy z dwójeczką. Delikatnie ciachamy, żeby nie po kartach. Ciężko mi to idzie. O Boże, już jest 5 minut. Dobra, spoko, damy radę. Super, patrzcie jakie karty w ogóle. NBA Hops. No świetnie, te karty mi się akurat bardzo podobają. Polecimy teraz z trójeczką. Postaram się to w miarę szybko jakoś otworzyć. Super. O, zobaczcie. Akurat takie karty mi się bardzo podobają. Jedziemy z czwóreczką. O, tu już będzie piłka nożna. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, Diego. Zrobiłeś mi naprawdę niespodziankę. I co my tutaj mamy? Mamy ekstra klasę 13-14. Mamy tu Murawskiego, Rogalski. Jest tu coś odwrócone. Jest Kokoszka ze Śląska Wrocław, Patejuk, Więzik i kartą odwróconą. Jest top mistrz. Hurado, no mam go już. To jest mój trzeci, ale bardzo, bardzo Ci dziękuję. Top mistrz to top mistrz. Tu mamy chyba jakąś, widzę, Turtlesy. Tangen Mutant Hero. Byłem mały, to oglądałem. Mamy tu Sprintera. Znowu Sprinter. O, Donatello. O, tutaj mamy całą ekipę. Ziomali i Raffaello. No, tu już widzę Star Warsy. Nie, to jest ten. Sorry, to jest nie Star Wars, tylko... no, Transformers. Tak, to są Transformersi. Zbieram Transformers. No, karty są w idealnym stanie, jak widzicie. Polecam, bo świetny film. Jeżeli ktoś się... O, jest i świecący. Autobot. Fajnie. Paczuszka numer 7. O, takich kart to ja nie mam. No, tu ostrożnie. Okej. Okay. Zrobiłem wałek. Przeciąłem sobie lekko kartę. Już jestem zły. A nie zaopatrzyłem się. Jedna poszła, ale dobra. Jakoś to sobie z tym poradzę. David Platt. Ach, wkurzyłem się teraz. No świetne są te karty. Nie mam czegoś takiego. Jest tu coś odwrócone. O, tego bramkarza to kojarzę. I odwrócony tutaj jest Zola. No super, te karty są wypukłe. Dobrze, że tego nie przeciąłem. No i została mi paczuszka ósma. No sporo tych kart. Dobra, Sebek, ogarnij się, żebym znowu nie skrzywdził kart. Okej, okay, udało mi się. Spoko, jakąś tą kartę wyleczę. Paczuszka numer 8. O, proszę bardzo, poszło. A co to są zasady gry? Wszystko jest odwrócone. Okej, okay, tu są jakieś zasady gry. Mamy Herbig Manchester United, to jest Champions League 13-14. Jest i Casillas Goalstopper, Courtois, Gareth Bale, Real Madrid. Wow! Star player Steven Gerrard. No, te karty są piękne. Wow! Game Changer Higuain. Ashley Young, Manchester United Limited Edition. I... tutaj mamy jakąś checklistę, chyba zasady gry jakieś. Bardzo Ci dziękuję, Diego. Kurde, wkurzyłem się, że tą jedną kartę leciutko przeciąłem. Ale coś z nią zrobimy, więc będzie ok. Bardzo, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. No, zrobiłeś mi ogromną niespodziankę. No i skontaktuj się ze mną, bo napisałem do Ciebie na Facebooka, a jeszcze się nie odezwałeś.
Dobra, to by było na tyle. To była przesyłka od Diego Lopeza, spóźniony, mój spóźniony, bo ja go późno otworzyłem. Prezent mikołajkowy. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.